Jestem tutaj z łoną zespołu Łona i Weber. Weber, musiałem ładnie to powiedzieć teraz. Powiedz mi, jak czujesz się po 10 latach na scenie? Jak oceniasz w ogóle nową falę ludzi, którzy się teraz pojawiają? W ogóle cały klimat i otoczkę hip-hopową. Jak czujesz się teraz? Czuję się jak dziad. Stary, zmęczony, ze zmarszczkami, z siwymi włosami, których nie mam jeszcze, ale... Ale zmarszczek nie widać. Nie widać, bo jest skrzętnie, nie przykrywam. Nie, tak naprawdę... Ledwo żyjemy po takim koncercie, a to dlatego chyba, że coraz mocniej je gramy tak naprawdę. Jakby po prostu jutra miało nie być. Nie mogę się nadziwić, co my wyprawiamy na tej scenie, w sensie ile energii z siebie jesteśmy w stanie wykrzesać. Ale to też dlatego, że mamy publiczność przed sobą, która jakby odbija tę energię, bez tego jakby, która odbija tę energię po prostu i która też się dobrze bawi. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, przyznam ci się, że nie śledzę tego jakoś specjalnie mocno i mam taką sobie orientację w tym, co się dzieje ostatnio. Rozumiem, rozumiem. Powiedz mi, jak czujesz się po otrzymaniu złotej płyty? No świetnie, oczywiście. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś płakał po tym, jak otrzymuje złotą płytę. Pewną łyżkę dziegciu stanowi to, że ja już nie jestem najmłodszy i pamiętam, kiedy złota płyta to było 100 tysięcy. Ale z drugiej strony bardzo się cieszymy, bo my jesteśmy duetem, który uprawia niszową muzykę i to jest dla nas wielki sukces, że tyle osób zechciało sięgnąć po tę płytę. No i to jest dowód na to, że gdzieś trafia to wszystko, co robimy. Chociaż gdyby to trafiało wyłącznie do nas i gdyby miało tylko nam sprawiać frajdę, że robimy te numery, to też byłoby spoko. Także to jest jakaś wartość dodana, z której bardzo się cieszymy. Chciałem cię zapytać konkretnie o kawałek Kaloryfer, bo w tym roku były dosyć srogie anomalia pogodowe. Czy to wpłynęło jakoś na czasoprzestrzeń twą, bo rozumiem, że zawsze postrzegasz czas poprzez to, że system grzewczy się uaktywnia. Czy to jakoś się zmieniło w tym roku? No cóż, to jesień jest taką porą roku, która właściwie obowiązuje w Polsce od stycznia do grudnia. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka i Międzynarodowy Dzień Bez Alkoholu. Haha, jestem ciekaw, kto z was nie pił dzisiaj. Rozumiem, że nie będziecie melanżować. My nigdy nie melanżujemy, alkohol jest nam wstrętny. Wódkę wylewamy do zlewu. A jeżeli chodzi o jesień, no zobacz, mamy jesień, więc ten kaloryfer jest cały czas aktualny. W każdą porę roku właściwie. Myśmy przyszli na próbę tutaj, lało jak z cebra, naprawdę było źle. Teraz, kiedy graliśmy, było znacznie lepiej. Ale to wciąż jest jesień, to wciąż nie ma nic wspólnego z latem. Jestem tym głęboko oburzony. Rozumiem. Powiedz mi, jak pracowało ci się nad Balem Manekinu, bo to było zupełnie coś innego. Możesz coś o tym opowiedzieć? No było to o tyle świeże, że ja i Weber pracowaliśmy z tekstem Brunona Jasińskiego, który liczy sobie już dosyć sporo lat i z jednej strony to wielka zasługa reżysera Adama Opatowicza, który otworzył się przede wszystkim oraz Teatr Polski w Szczecinie na zupełnie nowe i świeże rzeczy. Z drugiej strony my, którzy byliśmy w zupełnie nowej sytuacji, bo mieliśmy bardzo wąski zakres działania tak naprawdę. Musieliśmy stworzyć jakąś ilustrację słowno-muzyczną do tego spektaklu, do tego, co się dzieje na tej scenie. I jesteśmy w miarę zadowoleni z tego, jak nam to się udało. A czy będziesz jeszcze próbował dalej w tej materii działać? Nic nie jest wykluczone. Rozumiem. Chciałem się cię zapytać o receptę na przyjaźń, współpracę, znajomość z Weberem. Znacie się już tyle czasu, tworzycie tyle czasu razem. Czy nie znudziliście się sobą? Jeśli chodzi o twoje wersy i jego bity, wiem, że mieliście pewną próbę, zamieniliście się na chwilę, ale jaka jest twoja złota recepta na tą współpracę? Mam nadzieję, że obaj mamy tę samą cechę. Ja zresztą o tym już parę razy mówiłem, że Weber jest bardzo niespokojną duszą i często, nie właściwie nie często, zawsze sięga po coś nowego. To nie jest takie głupie małpowanie tego, co się obecnie dzieje gdzieś w innych częściach świata. To raczej jest gdzieś głęboko w nim ta
to takie, taki pęd do czegoś, czego jeszcze nie było, do czegoś świeżego. I to wynika głównie z tego, że on po prostu się szybko nudzi dosyć różnymi nurtami muzycznymi. I to jest dobre, bo on mnie zawsze zaskakuje. Tak naprawdę, gdybyś usłyszał rzeczy, które mi teraz przygotował, ja siedzę i nie wiem, co o tym myśleć, ale jest to świetne, tak naprawdę. To jest bardzo dobre. Natomiast nie mam do czego tego porównać zupełnie. Absolutnie nie da się tego porównać do tego, co myśmy wcześniej robili. Ja mam nadzieję, że też pilnuję się, żeby nie wchodzić 5 razy do tej samej rzeki. Każdemu się zdarza 2 razy wejść, czy 3 powiedzmy, ale za 4 razem to już się robi rzeczywiście nudne, a za 5 to jest zbrodnia. I staram się, chociaż to jest bardzo trudne, taka pułapka jest przed każdym z nas, przed każdym, kto robi rap tak naprawdę, czyli kto pisze wersy i kto nawija. Że zaczynamy się powtarzać w pewnym momencie pod względem stylu, pod względem tematów, które poruszamy. To jest bardzo grząski grunt tak naprawdę i trzeba uważać. A receta na znajomość jest taka, że no chyba obaj wiemy, to jest burzliwa czasami znajomość, ale gdzieś jest w nas jakiś spory zasób zdrowego rozsądku, po który potrafimy na szczęście sięgać i to jakoś działa. Mówiłeś, że zaskoczył Cię nowymi bitami. Kiedy możemy spodziewać się w takim razie nowego projektu? Mamy sporo roboty. Za parę dni dosłownie, za 11 dokładnie, wychodzi nasze DVD. To jest pierwsze nasze DVD. To jest zapis koncertu w Szczecinie, w studiu S1 Polskiego Radia. Więc jest ten cały koncert na DVD. Poza tym jest cały ten koncert na CD. Poza tym na DVD jest mnóstwo dodatków, jak film dokumentalny pod tytułem Zaraz coś tu wypożyczę, opowiadający o zespole Wona, Weber, Rymek and the Pimps. Poza tym jest cała seria programu Chcę zostać pimpem, w którym rekrutujemy muzyków do zespołu The Pimps. Poza tym jest Making Of, są jakieś zdjęcia. To wszystko kosztowało nas sporo pracy, bo robiliśmy to właściwie sami. Wielka zasługa znowu Webera, który ma świetne w ogóle cechy organizacyjne i od pół roku chyba pracował nad tym DVD dosyć mocno. No i zdaje się, że nam się udało. Za 11 dni jest premiera. Poza tym już 6 czerwca cały ten koncert będzie można zobaczyć na orangemusic.pl. Będzie taka retransmisja z tego studia S1. No i prawdę powiedziawszy, ledwo żyjemy po tym bardzo pracowitym maju. Po tym bardzo pracowitym maju, kiedy pracowaliśmy nad tym DVD. No i teraz, teraz wydajemy to. I wiesz, no na pewno prędzej czy później weźmiemy się za to, żeby zacząć pracować nad nowymi numerami. Jak wspomniałem, już mam jakieś bity, mam jakieś pomysły w głowie, mam jakieś wersy pozapisywane na serwetkach. Cała sztuka w tym, żeby je teraz odnaleźć. Moje gdzieś tam schowane są w piwnicy, muszę tylko znaleźć i będą. Wiem, że się śpieszy, dlatego zadam Ci ostatnie pytanie jeszcze. Chciałem się zapytać, używasz często wielokrotnej rymy, do tego używasz przyspieszenia. Mes nawet swego czasu powiedział, że troszeczkę Ci zazdrości, jak przyspieszasz, że czuję konkurencję, jak przyspieszasz na bitach. Czy ważniejsza jest dla Ciebie technika, czy też słowa? Czy też hybryda tych dwóch? Prawda leży po środku. Prawda, że to bardzo miłe, co Mes powiedział, ale gdzie mi do niego? On jest naprawdę świetny w tym przyspieszaniu. Bo to nie o to chodzi, żeby po prostu przyspieszyć. Chodzi jeszcze o to, żeby to położyć na bicie. I to jest najtrudniejsza sztuka. I oczywiście prawda leży po środku. W tym sensie, że to jest bardzo trywialne, co ja powiem. I to jest właściwie frazes, ale naprawdę o to chodzi, nie? Żeby to, co chcesz powiedzieć, tę samą treść ubrać w jakąś znośną formę. Niekoniecznie w fajerwerki, bo one często gubią tę treść. Tylko w coś, co będzie pomagało temu przedostać się do głów odbiorcy. A już tak naprawdę chodzi o to, żeby ten rap hulał, żeby to było rozbujane na miłość boską. I tego mi często brakuje. Nie tylko w Polsce, w ogóle mi tego brakuje ostatnio. Tego groove'u tak naprawdę, na którym ja się wychowałem. Ja się wychowałem na... Moje wykształcenie jest klasyczne. Wychowałem się na rapie z lat 90. I ten groove, który tam był obowiązujący wówczas, jest bardzo mocno we mnie zakorzeniony. I tego mi strasznie brakuje. A jeśli chodzi o groove, ale ten bardziej nowoczesny, czy jest ktoś, kto jakby podobać się to, co robi teraz konkretnie z tej nowej fali raperów? Niekoniecznie mówię tu o polskich raperach, ale też o tych zagranicznych. Właśnie, pomówmy o zagranicznych raperach. Nie mam zielonego pojęcia. Nie bardzo odróżniam ASAPa Rockiego od kogokolwiek innego. Yelawolf jest niezły momentami, ale to wcale nie jest ani takie świeże, ani nowe.
Naprawdę mam wielki problem. I jest to dla mnie okazją, żeby sięgać do wielu wspaniałych rzeczy z lat 90. Jeżdżę w domu, mam wszystkie, jeżdżę samochodem i mam w tym samochodzie wszystkie płyty MOP. I cały czas, właściwie cały czas po to sięgam i nie rozstaję się z tym, jeżeli chodzi o rap tak naprawdę. A jeżeli chodzi o inną muzykę, to ostatnio łapię się na tym, że tam jest więcej jakichś pieśni po rosyjsku czy jakichś bałkańskich rzeczy niż rapu. Gdzieś rapu jest 40%, ale za to bardzo dobrego. Dzięki serdeczne w ogóle za wywiad i za poświęcony czas. Wiem, że się śpieszysz, więc już zostałem cię. Dzięki stary. Przemę piąteczkę. Łona, Blender Art.